ogniwy, wiewióra wredna do przesady, a czerwony kapturek bez opłaty. Słuchajcie, słuchajcie, co się wydarzy, bo może to wam się przydarzy. Scena pierwsza, dom czerwonego kapturka. Dziewczynka szła drogą przez las, rozglądając się uważnie na wszystkie strony, zapominając o przestrogach mamy. Intrygę znać.
lecz gdy wybiła odpowiednia godzina, babcia wstępowała rozrywkowa gadzina. Pragnęła władzy, rozrywki było jej zawsze mało, lecz sprytna była z niej sztuka. Umiała przeliczyć nie jednego wnuka, a wszędzie babcia miała wtyki i wykorzystywała do tego różne triki. Halo? Czy to urząd gminy? Czy może gdzieś burmistrz Pawełek ma urodziny? A skarbnik Andrzejek może ma imieniny? No trudno. A może Centrum Kultury szykuje niespodziankę? Chętnie zapłaciłam, zaprosiłabym na imprezę koleżankę. Ale co to? Znam. Ten kaptur czerwony mnie nachodzi. Zawsze wlecze to ciasto i nie w ślicznym tu momencie przychodzi. I babcia chrystoszka już obłożnie chora komórkę pod poduszkę chowa. Już czeka na wnuczkę. Tak, kochanie. Oj, babciu, coś wyglądasz bardzo nieboże. Czyżbyś się czuła gorzej? Słabo mi jakoś dziecino. A co tam przyniosłaś, może to prawda? Babciu, mamusia ci dała placek, ciasto, chlebek, masełko i koniec, basta. Och! I jeszcze na dodatek jest mięsko z obiadu. To cholera, ale mi szybuje. Właśnie do tego się czuję. Leśniczy miał szczerbę tak zwaną pif-pafkę, prawdziwą myśliwską niejaką zabawkę. Pif-pafkę, ze szczerby do wilka z kukurek, już babcia jest wolna i mały kapturek. Kochajcie kapturka i szaloną babcię, a na wilkach suchej nitki nie zostawcie, bo każda seniorita szczęśliwa i zadowolona, gdy nie widzi wilczego ogona.
Trzeba też ważne. Bernadka Żurek, Krysia Wyszyńska, Bogusia Kuzio, Zosia Lips, Plaszki, pani Basia Psuty, Wredna i Góra, pani taka Wredna, Ania Perek, Inna Teresa Załata. A wszystko poprowadziła i przygotowała moja skromna osoba. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Panią Kuzio zapraszam. Pan również chce podziękować panie słodyczami. Oczywiście. Żebyście nie były takimi pugerkami, jak Czerwony Kapturek. Trochę przesadziste. Proszę państwa, po występie oczywiście zapraszam państwa do tańca. Naprawdę dzisiaj można tańczyć. Ja wiem, że jeszcze jest zimno, czekamy aż się ściemni.